Jest już w naszej kuchni, w naszym mieszkaniu Paweł Loro. No, choć miał być niewidoczny, ale jest już od samego początku. Powrócił z Suwałk i dzisiaj będzie odpowiadał na to wyzwanie, które padło w poniedziałek. Była baba ziemniaczana, więc ja dzisiaj za pomocą tej czarnoksięskiej różdżki wyczaruję Państwu... Nie mów. Dziękuję tajemnica, bardzo. Paweł Lorok jest z nami, proszę Państwa. I to już jest duża sprawa. I jest, już mamy zaszczyt, pani Joanna Heitmann, witamy bardzo serdecznie. Pan Paweł odważnie zaczął. Bardzo, z reguły odważnie podchodzi do tematu. Dzisiaj, już zapowiadaliśmy to wcześniej, mówimy dzisiaj, jak walczyć z nieśmiałością, jak być pewnym siebie, jak być atrakcyjnym dla innych. Pani Joanno, jak przemóc nieśmiałość naszych widzów, żeby zaczęli do nas pisać i dzwonić? Ja zapraszam serdecznie, myślę, że wziąć telefon, słuchawkę, zadzwonić, mała sprawa. Zapraszam. Podobno w przełamywaniu nieśmiałości, a jeszcze lepiej w poznawaniu przyszłości może pomóc hipnoza. Dzisiaj wprowadzimy jednego ze śmiałków w stan hipnozy. Na żywo to się będzie działo w pytaniu na śniadanie, tylko w piątkowy poranek i tylko u nas w dwójce. I jak pozbyć się lęku przed przyszłością? Bo Państwo dzisiaj dowiedzą się, co wydarzy się w roku 2012 dzięki tej hipnozie. Po prostu muszą być Państwo z nami. Zobaczmy, o przyszłości, co o przyszłości, czas honoru. To będzie a propos przeszłości, a co w programie? Tak, tak. No w nie. Witamy Państwa ponownie i nasz adres mailowy pytanie@tvp.pl. Robert Janowski, nasza dzisiejsza gwiazda, czeka na Państwa maile, odpowiada na najbardziej intymne pytania. Nasz ekspert dnia, pani Joanna Heitmann, również czeka na Państwa telefony, odpowiada i podpowiada, jak walczyć z nieśmiałością. A w naszej kuchni Paweł Loroch już czeka na wspomnienie poniedziałku i wizyty w Suwałkach u jednego z dyrektorów suwalskich szkół. Jest ich kilku. To była piękna podróż. Spójrzcie Państwo. No właśnie, podobno ta baba ziemniaczana była przepyszna. Tak. Tak dzieci zapewniają. Tak, rozeszła się do ostatniej okruszyny, kłaniam się Państwu pięknie. No i co, i czas na odpowiedź na tę babę ziemniaczaną. Pomyślałem sobie, że nie należy szukać daleko i mam pomysł na dziada grzybowego. Nikogo nie obrażając. Nie, skąd? Wszystko będzie świeżuteńkie, jędrne, chrupkie i aromatyczne. Przechadzałem się, proszę Państwa, wczoraj po bazarze Szembeka na warszawskim Grochowie i tam po prostu kąpałem się w rozkoszy ulen, klaps, setek rozmaitych odmian warzyw, których teraz jest najwięcej i ten dziad właściwie co w 100% padło twoim łupem, mój drogi, warzywny będzie. Warzywa. Klasycznie, to czego dziś najwięcej i najrozmaiciej powinniśmy komponować. Cukinia, już zdążyłem lekko zamarynować w oliwie z siekanym rozmarynem, solą i pieprzem. To jest taka, która dochodzi, tak? Ona dochodzi sobie powolutku, o, doskonale zrumieniona i taka powędruje do mojej, no właściwie zapiekanki. W tym oto zacnym naczyniu cukinię będę przekładał duszonymi kurkami, no właśnie, bo grzybiarze no się cieszą. Jesteśmy w trakcie sezonu. Szczyt jego właściwie pewnie za chwilę. Grzybów mnóstwo, ja mam kurki, ale to właściwie wypadek losowy. Mogą być jakiekolwiek grzyby. Oczywiście odradzam całoroczne pieczarki. Idźcie Państwo w grzyby, aby sprawdzone, testowane, nie byle jakie. No to proszę Państwa, grzybowy dziad. Tak, grzybowy dziad tego, tu się tworzy, a my mamy dla Państwa kolejny konkurs. Jak to w pytaniu na śniadanie bywa? Proszę Państwa, o której godzinie w niedzielę rozpoczyna się pierwszy odcinek drugiej serii serialu Czas Honoru? Dla Państwa specjalne nagrody Galanteria Skórzana. Jakie piękne. Przepiękne. To był początkowo pomysł, żeby to ciebie, Pawle, wprowadzić w stan hipnozy. Tak by mnie Państwo unieśli. No, co mi tam? Bardzo proszę. Ja się nie boję chyba takich rzeczy. Słuchajcie, wyjmę może z pieca zapiekankę i zaproszę Państwa do stołu. To jest odpowiedź na babę ziemniaczaną. Nazywa się to dziad grzybowy, chociaż zasadniczo grzyby to tylko jeden z elementów. Pokażę Państwu, bo wymaga to jeszcze kilku chwil. A właściwie nie wymaga. Plastry z grillowanej cukinii przełożone kurkami, świeżymi pomidorami pozbawionymi soku, wyciśniętymi jak cytryna. Druga warstwa cukinii i zalewa ze śmietany i jaj. Wyjąć to? Tak, zalega, ale może nie, bo to ma 240 stopni. Słuchaj, trudno, co się
co się znaczy, tutaj powstrzymuje? Dzisiaj przeszliśmy, Pawle, kurs pierwszej pomocy, w razie czego ci pomożemy, więc... Słuchaj, ja mam z blachą trochę... Udało się, jest! Dzień dobry Państwu. Tak, to właśnie cud. Następnym razem wprowadzimy Cię w stan hipnozy. Słuchaj, cudem uniknęliśmy, no, 240 stopni, ale się udało. Cudownie spiekła nam się ta warstwa z sosem. Ja zaraz to będę porcjował. Gorąca, warzywna zapiekanka. Dominująca przyprawa to ten oto zacny i romantyczny rozmaryn i zimny grecki albo bałkański jogurt jako dodatek. Zestresowałem się tym. Nie, bo nie stresuj się. Proszę Państwa, ja żeby uspokoić atmosferę powiem. Pięknie pachnie, tak. Ślicznie wygląda. Powinna będzie o doznaniach smakowych? Tak. Ale niech tam, czy kroi się zacnie, jeszcze się ta trochę... Ta posypeczka to są... To są wcześniej przesmażone na rozmarynowej również oliwie pestki z dyni, trochę parmezanu i całość stanowi zacną wierzchnią warstwę mojego dziada grzybowego. Panie Pawle, jesteśmy po raz kolejny. Panie Macieju. Po Pana zaproszeniu nas dostał pod wrażeniem. Proszę odłożyć dla nas. Bardzo dziękujemy, spokojnie, tak, naprawdę wszystko będzie wyjątkowo dobrze. Dziad grzybowy uratowany. Tak, proszę Państwa, my cały czas podpatrujemy naszą hipnozę. Pan Marek już został wprowadzony właśnie w stan hipnozy, a my teraz zobaczymy,